No życie jest tak, zwłaszcza teraz, kiedy żyjemy w XXI wieku, że ten czas bardzo szybko biegnie. Że na wiele rzeczy człowiek nie ma czasu, może chciałby zrealizować, ale nie ma czasu. Ale to jest coś wyjątkowego, bo jak wiemy wszyscy, czas jednakowo biegnie. I tak było dawniej, przed wiekami, tak jest teraz i będzie. Ale nie rozwodząc się dalej, czy więcej nad tym, czy człowiek dzisiaj ma czas, żeby się zastanowić w takim momencie jak dzisiaj nad sobą. Dlatego bardzo się cieszę, że uroczystość 70-lecia urodzin Andrzeja rozpoczynamy tu, w kaplicy, gdzie jest takie miejsce, gdzie można się zastanowić i jubilat, i my wszyscy. Ten czas jakby się tutaj trochę zatrzymał, do tego zgiełku codzienności, a warto się zastanowić. I taką przyczyną, powodem właśnie jest taki jubileusz. I ja myślę, że o to chodzi, że jeżeli obchodzimy jakiekolwiek jubileusze małżeńskie, życiowe, to nie tylko po to, żeby je uzewnętrznić wielką, czwartą uroczystością rodzinną, przyjacielską, ale żeby mieć też czas na refleksję. Najpierw refleksję nad tym, co było. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, co nam to jest od złego pochodzi, tak mówi w ostatnim zdaniu Pan Jezus w Ewangelii. To jest taki jakiś wskaźnik, jakiś motto. To wszystko opiera się na prawdzie, a nie na kłamstwie. I również ta refleksja związana z jubileuszem niech będzie tym filtrem właśnie ta prawda. Czy człowiek żyje w prawdzie i czy żył do tej pory w prawdzie. A to takie ważne. Ale nie tylko o to chodzi. Moi drodzy bracia i siostry, ta refleksja do tej pory. Co zrobiłem dobrego, co złego? Ja bym pytał samego siebie. Ja tutaj. Bo udział w tej uroczystości jest dla mnie również powodem do refleksji. Jestem odrobinę starszy od Andrzeja. Tym bardziej mnie to prowokuje do refleksji. No ale jest Bóg miłosierny. Jest wiele rzeczy takich, których wstydzę, których nie chciałbym, które było złe w moim osobistym życiu przez te lata. A jest coś takiego jak miłosierdzie Boże i Pan wiem, że kiedy to będę prosił, to zapomnij o tym, co było złe. I na tym się nie można zatrzymywać, ale musi być ta refleksja. Czyli dobro i zło. Ale ważniejsze, żeby ocenić to, co było dobre w moim życiu do tej pory, bo tak powiedziałem, to zło bym zapomniał, wrzucił w niepamięć, przebaczył, że tylko była taka moja chęć i dyspozycja, ale co było dobre. I tego na pewno w życiu każdego z nas, Andrzeja, i nas wszystkich, i mnie,
było dużo. I z tego należy się cieszyć, że tyle dobrego zrobiłem. Inni mówią, że to Pan przeze mnie, ja byłem tym narzędziem. I Pan przeze mnie czynił dobro. Jak to pięknie powiedziała Matka Teresa z Kalkuty, która przecież tyle wielkich rzeczy zrobiła. I kiedy pytali o te sukcesy i to wszystko, ona mówiła, chciała być tylko ołówkiem w ręku Pana Boga. Żeby Pan Bóg pisał za moją przyczyną te dobre rzeczy. No i dlatego, moi drodzy, warto przy takiej okazji również poczynić refleksję na tym, co zrobiłem dobrego. Ile wykorzystałem różnych okazji i szans. Ile uratowałem w różny sposób przez swoją postawę, świadectwo, słowo. Innym o tym, aby nie popełnili złego. To się rozchodzę na 70 lat, no więc to jest ciężko. W jednym kazaniu, już tutaj ktoś się pytał, czy te kazanie będzie długie. Ale myślę, że taśmy wystarczy. I moi drodzy, no i dzisiaj trzeba Bogu podziękować. Razem z Andrzejem cieszymy się, że on był w ręku Panu Bogu, no niech zaszaleje, nie powiem, takim ołówkiem. I trzeba w imieniu jego i nas, i my wszyscy tu chcemy Panu Bogu podziękować za Italiego, męża, ojca, dziadka, brata, całej rodziny, za jego świadectwo. I to uczynimy na mszy świętej, która przecież jest dziękczynieniem, bo msza święta Eucharystia to dziękczynienie. No a jeszcze jedna myśl, a mianowicie jest przyszłość każdego z nas. Nie wiemy, jaka ona będzie, jedni mówią dobrze, drudzy źle. Nie wiemy, jaka przyszłość będzie nasza. Co będzie jutro, co będzie za rok, za 10 lat i tak dalej, i tak dalej. Nie wiemy tego. Ale dzisiaj właśnie z tej okazji poprośmy Pana Boga o opiekę w tych dalszych latach naszego życia, żeby On się nami troszczył jak dobry ojciec. A wtedy będziemy więcej robili dobra niż zła. Będziemy bardzo my szczęśliwi i innych uszczęśliwimy naszą miłością i dobrocią. A to wszystko w tle pięknej muzyki, bo trudno tutaj tego nie zauważyć, która nie będzie mottem, też mottem tego naszego spotkania.